fajnie być youtuberem, to trochę takie mistyczne, ponieważ mogę mieć wszystkie auta, a jednocześnie nie muszę mieć żadnego z nich. Jakbym był, jakby mnie nie było. Automarian, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną kabriolecik. Po raz pierwszy na moim kanale, na pewno nie po raz ostatni. A wiadomo, kabrioleciki zawsze kojarzą nam się bardzo pozytywnie. Z wolnością facetom dodają powagi, nie, raczej pewności siebie, kobietom nieco uroku i po prostu są sexy. Ale większość z nas nie wyobraża sobie, żeby kabrioletem można było jeździć na co dzień, na przykład dojeżdżając do pracy. Jednak w przypadku tego konkretnego samochodu może być inaczej. Jedziemy z tematem. Można, ponieważ takie auto można kupić silnikiem wysokoprężnym, z dieslem po prostu, jeździć nim całkiem ekonomicznie. Audi z tego typu rozwiązaniem już eksperymentowało w poprzedniku tego modelu, czyli w 80 Cabrio, w modelu B4. I ktoś by mógł powiedzieć, jak to Mariano w poprzedniku, przecież przed B7 była jeszcze B6 i B5. No była, B6 to właściwie jest to samo, ale B5 nie było Cabrio, tylko właśnie jeszcze 80, czyli B4, produkowana do roku 2000. I tam koncern stosował silnik 1.9 TDI w dwóch wariantach mocy 90 i 110 koni, więc można było mieć ładnie wyglądającego, wygodnego, super wypasionego, podnoszącego status społeczny kabrioleta z klekotem pod maską, który spalał 5 litrów na setkę. To jest jedyne A4 Cabrio, także dlatego, że B8 również nie występowała w wersji z otwartym dachem. Tylko tą rolę w tym segmencie przejęła A5. No ale jedźmy po kolei. A4 generacji B6 i B7, jakby traktować je jako dwa różne modele, były najkrócej produkowanymi generacjami modelu A4 właśnie. Nie chciałbym się tutaj skupiać na zwykłych sedanach i Avantach, ponieważ z przyjemnością zaprezentuję Wam kiedyś jakąś B6 z 1.6 LPG na tym kanale, albo jakieś 3-litrowego diesla Quattro w wydaniu B7. Natomiast chciałbym opowiedzieć po prostu tylko i wyłącznie o wersji Cabrio. Powstała ona na początku jako właśnie B6 w 2002 roku i była produkowana jako B6 do roku 2006, pomimo tego, że już wcześniej była dostępna jakby właśnie poliftowa generacja B7 w przypadku sedana i kombi. Ta, czyli B7, była dostępna od właśnie 2006 roku do roku 2009, po czym zakończono produkcję tego auta. B6 i B7 Cabrio różnią się od siebie głównie przodami. I no powiedzmy, jeśli ktoś dołoży pakiet stylistyczny, no to w B7 ten pakiet stylistyczny był nieco inny niż w B6. Nie różnią się wnętrzem od siebie, w każdym razie nieznacznie, natomiast oba różnią się od zwykłych wersji A4, czyli sedana i Avanta, właśnie deską rozdzielczą, która ma nieco inny wygląd, o tym jeszcze będzie. Różnią się oczywiście od nich też wymiarami. A4 Cabrio jest krótsza, szersza, niższa i ma większy rozstaw osi niż sedany i Avanty. I jest to 4573 mm długości, 1778 mm szerokości, przy zamkniętym dachu 1391 mm wysokości i rozstaw osi to 2654 mm i te 4 mm to właśnie jest to więcej. Zasadniczo żaden element blacharski tak naprawdę od A4 Cabrio oczywiście nie pasuje do sedana i do Avanta. Chociaż pod spodem to zwykła A4, co za tym idzie, no ma też jednostki napędowe oraz układ zawieszenia przeniesiony prosto z modelu A4. Jeśli chodzi o wygląd samochodu, no to mnie osobiście on się podoba, ale nie powinniśmy o tym za bardzo dyskutować, bo to oczywiście jest rzecz gustu. Jedyne co mi nie pasuje w tym samochodzie, to ta gruba dupa. On po prostu ma takie dupsko jak 80 B4, takie pękate. No, ja raczej wolę bardziej smukłe pośladki, chociaż latynoski zawsze mi się podobały. No ale gruba niebra to jednak nie latynoska.
Samochód jest dosyć stonowany stylistycznie. Jednym fajnym akcentem, który mi się bardzo podoba, jest po prostu ta aluminiowa wstawka, która jest na listewkach, na drzwiach, okala cały dach, jak jest zamknięty czy otwarty, oraz jest na słupku A. Wygląda to bardzo fajnie. W niektórych zestawieniach kolorystycznych lakieru razem z tym amelinum anodowanym wygląda po prostu świetnie. Motyl mi usiadł na mikrofonie, już poleciał. I tu gdzieś lata sobie. Oglądali, to teraz będzie mięso. Niestety P7 w stosunku do swojej bezpośredniej poprzedniczki, czyli właściwie identycznego modelu, tylko troszkę z innym przodem, została nieco ogołocona z silników. Niestety. W poprzedniku można było dostać jeszcze takie same jednostki praktycznie jak w sedanie i kombi. W przypadku generacji B7 zostało ich już dużo mniej. Dzięki temu mam trochę mniej do opowiedzenia i będę się streszczał. Zacznijmy może od jednostek wysokoprężnych, ponieważ postawiona teoria musi umieć się obronić, a postawiłem teorię, że tym autem można jeździć na co dzień. Jedynym dieslem czterocylindrowym dostępnym tutaj było 2.0 TDI. Była to jednostka 140-konna. Początkowo te silniki miały problem z głowicą, z osiadającą głowicą bądź pękającą głowicą i oczywiście słynną pompą oleju, słynnym napędem pompy oleju, który to był wadliwy, zacierał się i mógł doprowadzić do zatarcia silnika. Natomiast te wady, wiadomo, po tylu latach, ile minęło od czasu produkcji tego samochodu, na pewno zostały już przez poprzednich właścicieli wyeliminowane. I tak naprawdę nie ma co się bać tego silnika. Poza tym oczywiście mamy tutaj pompowtryski, też przy dużych przebiegach warto się nimi zainteresować, jeśli chodzi o wymianę. Silnik dysponuje momentem obrotowym na poziomie 320 Nm i te 140 koni, niestety więcej trochę ważącym niż zwykły sedan cabrio, no nie robią takiej już szałowej roboty, auto rozpędza się w trochę ponad 10 sekund do setki. 2.0 TDI już jest znane tyle lat i z tylu aut i tyloma autami jeździłem z tą jednostką napędową, że nawet już nie chce mi się o tym opowiadać. Ten silnik pracuje jak poprawny turbo diesel, powiedzmy sprzed 15 lat. No. Prędkość maksymalna teoretycznie to jest około 200 na godzinę. No nie wiem, czy komfort akustyczny pozwoli tak szybko Wam tym samochodem pojechać. Nie, zadowala się średnio jakimiś 6 litrami na setkę. Natomiast właścicielowi udaje się zejść mniej więcej do wartości 5,4 litra przy jeździe na tempomacie, na autostradzie z zamkniętym dachem. Czyli na dojazdy do pracy jak najbardziej ok. Warto wspomnieć, że ta dwulitrówka ma również DPF, podobnie jak te większe dwie jednostki pozostałe wysokoprężne, czyli 2.7 TDI i 3.0 TDI. Koszty w przypadku tych obu silników utrzymania są podobne, dlatego warto, jeśli już, to zdecydować się na ten wariant mocniejszy, który ma 230 koni, 3 litrówka, zamiast tych 180, które są w przypadku 2.7. Problemem tego silnika jest rozciągający się łańcuch rozrządu. Ogólnie generację B7 można by określić jako rozciągający się łańcuch rozrządu, ponieważ ten problem występuje w większości jednostek benzynowych i wysokoprężnych w pozostałych wersjach A4, B7. No. Poza tym no, w V6, tych dieslach V6 nie ma już pompowtrysków, tylko są wtryski Common Ray, których wymiana też może być bardzo droga przy wyższych przebiegach. To jest koszt około 9000 zł. Wymiana łańcucha rozrządu też jest bardzo droga, chociaż auto się starzeje, części tanieją. To już nie jest tak jak kiedyś koło dychy, tylko teraz w granicach 5000, powiedzmy, w zależności od regionu mechanika i tego, jak to bardzo to ogarnia. Uwaga, do niektórych prac serwisowych w A4 trzeba ściągać zderzak, ponieważ wszystkie silniki, które są tutaj zamontowane, są lekko wysunięte do przodu, przez przednią oś, co wcale nie wpływa dobrze na ich zachowanie na drodze. Jak oglądaliście film już o B8, no to wiecie, że w B8 było to znacząco poprawione. Tutaj jak spojrzycie na to, no ten silnik wystaje całkowicie przed przednie koła, co sprawia, że nie ma tutaj za bardzo miejsca, żeby cokolwiek robić. Właśnie nie ma dostępu do rozrządu, więc trzeba ściągać przedni zderzak. Przez to niektórzy mechanicy niechętnie do tego auta podchodzą, a jak podejdą, to niekoniecznie dobrze je potem poskładają. Dobra, bo już się rozwodzę za bardzo. Kolejne silniki oczywiście, jakie tu występowały, to benzynowe jednostki i tutaj też szału nie było. Było oczywiście pożądane przez wszystkich na całym świecie 1.8 turbo w wariancie 163-konnym. Silnik ogólnie bardzo dobry, podatny na mody, potrafi rozpędzić to auto w poniżej 9 sekund do setki, spala też
w miarę rozsądnej ilości paliwa, natomiast po paru latach eksploatacji może tutaj dojść do problemów na przykład z głowicą, szczególnie w autach zasilonych LPG, które ten silnik znosi, może dojść do rozciągnięcia się łańcucha, która spina wałki rozrządu i trzeba będzie go wymienić, oczywiście razem z napinaczem. No i sam łańcuch rozrządu też po jakimś czasie może nam tutaj się zużyć. Natomiast jeśli chodzi o samą eksploatację, to jest najtańszy silnik i najlepszy wybór właściwie do tego samochodu, ponieważ większa dwulitrówka już miała poważne problemy z rozciągającym się łańcuchem rozrządu, ma wtrysk bezpośredni, więc niekoniecznie nadaje się do gazu oraz ze względu na ten wtrysk bezpośredni również cierpi na to, że nagar zbiera się w komorze spalania. No i niedopalone cząsteczki oleju wymieszane z paliwem tworzą ten nagar. Czyszczenie takiego czegoś, to jest usługa kilkuset złotych. Do nas przyszła taka metoda od Amerykotanów i Amerykotańcy robią to łupienkami orzeszków. Natomiast nie jest to silnik, który zapewni Wam bezproblemową, tanią eksploatację na dojazdy do pracy. Czyli tym silnikiem jakby obalamy moją teorię. Ostatni, bardzo drogi w użytkowaniu również jest silnik V6. Tam też problem z rozciągającym się oczywiście łańcuchem rozrządu. No i zwiększony apetyt na paliwo. Natomiast osiągi więcej niż przyzwoite w około 6 sekund. Do setki. Podobnie właśnie zresztą rozpędza się 2.0 TFSI. Z ciekawostek, akumulator jest umieszczony na podszybiu, no bo zrobiło się tam miejsce, skoro silnik jest tak mocno kopnięty do zewnątrz. Tabliczka z numerem WIN znajduje się tutaj na lewym nadkolu. No i to tyle. W zależności od wersji silnikowej było też kilka skrzyń biegów. 5 lub 6-biegowe manualne. Auta z napędem na 4 koła miały skrzynie automatyczne typu Tiptronic, czyli to jest hydrokinetyk. Dobra skrzynia trwalsza od drugiej skrzyni, którą jest Multitronic. Nie wszystkie wersje silnikowe występowały z napędem na 4 koła. Zdaje się 1.8 Turbo, 3.2 i 3.0 TDI. Tak, reszta chyba nie. Komentarz, jeśli wiecie lepiej od Automariana, a zapewniam, że w wielu przypadkach tak jest. Zasadniczo, jeśli przywiązujecie uwagę do rzeczy ważnych, czyli podzespoły pojazdu, jego mechanika, a nie do pierdół typu fajnie wyglądający przód, czy duży grill, czy jakiś tam wypasiony pakiet stylistyczny S-Line, to lepszym wyborem będzie A4 Cabrio generacji B6. Ponieważ B6 technicznie od tego auta niczym się nie różni, a było tam do wyboru dużo więcej, dużo lepszych jednostek napędowych. Było więcej wariantów 1.8 Turbo, był 2.4 V6 z tryskiem pośrednim, było 3.0 V6 z tryskiem pośrednim, było 1.9 TDI poczciwie, była nawet wolno ssąca dwulitrówka, która nie jest może najlepszym silnikiem, no ale jednak była, dla kogoś, kto lubi jeździć spokojnie, byłaby ok. A ponadto większość wersji A4 B6 Cabrio można było dostać z napędem na 4 koła. Nie zmienia się oczywiście to, że z przodu mamy wielowahacz, z tyłu zresztą też, ale z przodu mamy aż 8 wahaczy za komplet od 1,5 do 2000 zł. Lepiej wymieniać to w komplecie, bo możemy mieć problem z ustawieniem geometrii. Lepiej również uważać na tanie zamienniki, bo skutek może być taki sam, albo po prostu ten zestaw przedwcześnie nam się zużyje. Z technicznych rzeczy to już chyba wszystko, co mam do powiedzenia, czyli mięso już było, czyli do środka. A4 generacji B6, B7 jest na tle konkurencji autem dość przytulnym. No, niewielki rozstaw osi wpływa na niezbyt duże wymiary wnętrza, co nie znaczy, że nie jest to auto wygodne. Przynajmniej dla osoby na przykład, nie wiem, do 1,85 m na pewno wygody tutaj nie zabraknie. Wnętrze jest tak zaprojektowane, że można się tutaj dobrze poczuć. Jedyne, co mi nie pasuje, to trochę zbyt wysoko umieszczony podłokietnik. Możemy go regulować, ale możemy go podnieść tylko jeszcze wyżej. Nie można go już niżej niestety opuścić. Ten na drzwiach jest na dobrej wysokości. Pozycja za kierownicą jest tutaj po prostu ekstra. Fotele są fantastyczne, przynajmniej według mnie, no bo komuś tak ciasno spasowane, powiedzmy, sportowe foteliki mogłyby nie pasować. Mi pasują jak najbardziej. Dodatkowo mamy też podparcie pod uda takie wysuwane. No, gdybym miał nieco dłuższe nogi, to w ogóle byłoby super. Do mnie to trochę jest niezbyt dobrze dopasowane, bo mam za krótkie nogi. Fotel też jest zamontowany na odpowiedniej wysokości, z możliwością regulacji oczywiście. Kierownica z możliwością dwupłaszczyznowej regulacji ze sporym zakresem. Dzięki temu, jak to w wagu, doskonale można się poczuć w tym samochodzie podczas jazdy. Podstawową różnicą w wyglądzie deski rodziczej między Cabrio a sedanem i Avantem jest wygląd nawiewów. Te na środku nie są takie prostokątne, podłużne, tylko trzy okrągłe, po bokach też są okrągłe. Podobne są do tych, które później były stosowane w najpóźniejszym wydaniu Audi A4 B7, którym był de facto Seat Exeo.
Inny jest również wygląd wskaźników i ponieważ są umieszczone w tych głębokich tunelach, no to przychodzi to na myśl takie właśnie stare, dobre czasy. Klasyczną motoryzację. Przyjemnie się na to patrzy podczas jazdy. Jest to podyktowane tym, że jak jedziemy kabrioletem z otwartym dachem, to słońce może nam się odbijać od płaskiej powierzchni, powiedzmy, wskaźników. Dlatego one są właśnie tutaj inaczej zaprojektowane niż w przypadku zwykłej A4. Mamy tutaj oczywiście wskaźnik temperatury, poziomu paliwa, obrotomierz duży, prędkościomierz czytelny, na środku wyświetlacz komputera pokładowego, pod obrotomierzem mamy datownik i zegarek, a pod prędkościomierzem oczywiście wyświetlacz przebiegu. Ten egzemplarz, jak widać, ma nakulane według wskazań licznika jakieś 307 tysięcy kilometrów. No i szczerze mówiąc, pomimo tego przebiegu i wieku, grubej Niemry nie pyta się o wiek, no ale ta gruba Niemra ma 15 lat, no to pomimo tych dwóch czynników zużycia potem wnętrzu praktycznie nie widać. I to tylko świadczy o wysokiej jakości materiałów użytych do wykończenia wnętrza oraz o wysokiej jakości montażu. Jedyną wadą oczywiście są łuszczące plastiki tutaj na rączkach od drzwi. Wycierają się również przyciski od panela klimatyzacji, ale to też jest moim zdaniem drobnostka. Poza tym wnętrze naprawdę jest w świetnym stanie i szacun dla Audi, że potrafią zrobić tak wyglądające samochody, tak dobrze trzymające się kupy samochody. Dobra, dalej o wnętrzu. Na środku, na samej górze mamy taki malutki schowek, niewiele się tam mieści, ale jednak jest. Pod tym schowkiem mamy również kilka fejkowych przycisków, wyłącznik od świateł awaryjnych, a także wyłącznik od ESP. Bo pomimo tego, że Audi było dosyć zaawansowane technicznie jak na swoje lata produkcji, to zachowało też pewną analogowość i w ESP możemy wyłączyć sobie w tym pojeździe. Ten mamy taki cup holderek, jeden tylko niestety, ten już nieco nie domaga. To jest chyba element, który najszybciej się zużywa w tych samochodach. Odpadła mu nawet ta zaślepka. Jest w samochodzie, ale odpadła. Pod radiem mamy panel od klimatyzacji dwustrefowej. Obiła mi się o uszy wiadomość, że ten panel nie jest tak naprawdę panelem dwustrefowym, że nie można regulować temperatury, tylko jest on zrobiony tylko tak, tylko po to, żeby był symetryczny. W trybie automatycznym klima działa z zamkniętym dachem, natomiast kiedy otworzymy dach, klima się wyłącza. Możemy również ją wyłączyć przyciskiem Econ lub całkowicie wyłączyć, jeśli jedziemy z zamkniętym dachem. Poniżej mamy przyciski od ogrzewania szyb, a także od podgrzewania foteli, bo auto jest niewyposażone. Większość tych A4 była bardzo dobrze wyposażona. Potem mamy półeczkę, na której zmieści się każdy smartfon. Bardzo małą popielniczkę i nie ma tutaj zapalniczki, bo za dźwignią zmiany biegów dopiero jest właśnie uchwycik na monety, przycisk do otwierania elektrycznego dachu i tutaj tak mało wygodnie właśnie umieszczone gniazdo do zapalniczki. Szyby elektryczne mamy wszystkie cztery i do tego mamy jeden wielki przycisk, który naraz je wszystkie podnosi. Bardzo to wygodne rozwiązanie i działa też w automacie, kiedy naraz wszystkie je opuszcza. Mamy również czujniki parkowania, których wyłącznik znajduje się w kieszeniach na drzwiach. Kieszenie te są dosyć małe, niewiele da się tutaj zmieścić. O butelce wody możemy pomarzyć. Pod kierownicą są jeszcze dwa mniejsze schowki. Przed pasażerem jest nieco większy, duży, podświetlany schowek, w którym też jawi się podstawowa wada wnętrza Audi A4 generacji B6, B7, mianowicie obluzowujące się zawiasy tego schowka. Efektem jest to, że tym schowkiem trzeba po prostu po jakimś czasie dość mocno napierdzielać, żeby go zamknąć. Jest tam również wyłącznik od poduszki powietrznej. No i co? No podłokietnik, o którym już wspomniałem, że jest za wysoko. Pod nim jest całkiem sporych rozmiarów półeczka i w podłokietniku też mamy miejsce na różne szpargały. Coś tu możemy upchnąć i właśnie jest tutaj ten zaginiony panelek od cup holdera. Uwaga przy otwieraniu, podnoszeniu podłokietnika, ponieważ taka sytuacja mi się zdarzyła. On nie jest zamykany żadnym przyciskiem, tylko na magnesik. No i wiadomo, że ten magnesik po latach już może nie trzymać tak dobrze i jak go zbyt gwałtownie otworzymy, to cała zawartość tego schowka wysypie nam się na tylne siedzenie. Przydarzyło mi się to, dlatego przed tym ostrzegam. Do jedynych wad, powiedzmy, jak na ten rocznik samochodu i na ten poziom wyposażenia, możemy zaliczyć brak wielofunkcyjnej kierownicy. Oczywiście ja jako analogowiec wcale nie potrzebuję tego typu rozwiązania, natomiast większość z Was na pewno chciałaby coś takiego mieć w aucie za te pieniądze z takim wyposażeniem. Było to dostępne tylko w bogatszych wersjach. W takim, powiedzmy, biedaku jak ten, no wielofunkcyjnej kierownicy nie ma. Nie wiem, czy chcielibyście zobaczyć na przykład, jak szybko się dach zamyka, bo ja mam taki zegarek i mogę to
dla Was tutaj zmierzyć teraz. Przekręcamy sobie kluczyk, silnik nie musi działać. Możemy to robić według producenta do prędkości 5 na godzinę oraz oczywiście na postoju. Ten, ile? Z 15 na godzinę jadę, nie szybciej. A to pozwala. Dobra, włączam stoper i zamykam. Przycisk muszę trzymać cały czas. Audi jakby każe robić mi to świadomie. Nie mogę akcydentalnie przycisnąć tego przycisku i zrobić tego w automacie. Lubię na to patrzeć, naprawdę. To wygląda fajnie. Tak, i jeszcze mi podomykał szybki. I kurde, nie zmierzyłem. Nie ten przycisk. Dobra, było u Zachara. To zmierzę otwieranie. Aha, no i auto włączyło mi oczywiście klimatyzację. No to jedziemy teraz z otwieraniem. Teraz dobry przycisk. Jak widać, miejsca nad głową mi specjalnie też nie brakowało przy okazji zamknięcia dachu. Przynajmniej tutaj z przodu nawet wyższe osoby nie będą miały problemu, tym bardziej, że fotel możemy sobie opuścić. Dobra, bo jeszcze szyby. 23 sekundy, całkiem nieźle. A nie, jeszcze sobie te szyby opuszczę, będzie fajnie. Dach mam otwarty, to bardzo wygodnie będzie mi się wsiadać do tyłu, chodźcie. Fotel na szczęście można przesuwać tutaj, wsiadając do przodu. No i wsiadanie z otwartym dachem jest mega wygodne. Naprawdę mega, mega wygodne. Wbrew pozorom, jak mam fotel ustawiony pod siebie, to wcale nie jest tutaj jakoś super ciasno. Te fotele tutaj z tyłu, przy okazji się opalę jeszcze, te fotele tutaj z tyłu to nie jest taka imitacja siedzeń, jak jest w mniejszych kabrioletach typu EOS czy Renault Megane Cabrio, czy jakaś Astra Cabrio, czy inne tego typu wynalazki. Tutaj te siedzenia naprawdę dla osób we wzroście Auto Mariana, czyli 1,76 m, powiedzmy, do maksymalnie 1,80 m, są spoko. Tutaj naprawdę da się jechać. Właściciel nawet używa tego auta jako takiego auta do jazdy na co dzień i nawet jako auta rodzinnego, więc ten odcinek otarł się o serię 500+. Którą zresztą Wam polecam, ponieważ wsadzanie dziecka do fotelika w przypadku tego samochodu jest dużo wygodniejsze niż w przypadku jakiegokolwiek minivana, bo mamy doskonałą otwartą przestrzeń, oczywiście z otwartym dachem. Tutaj wnętrze jest wykończone też całkiem przyjemnie. Mamy podłokietniczki na oparciach, mamy powtórzone te aluminiowe listewki, które są również na drzwiach przednich. Mamy tutaj również sporych rozmiarów głośniki, no i ta skórzana tapicerka tutaj też jest w niezłym stanie, chociaż troszkę przykurzona. Taka wada kabrioletu, że niestety one się dosyć łatwo kurzą, szczególnie jeśli się jeździ dużo z otwartym dachem. Nie chce mi się już dachu zamykać i otwierać, żeby sprawdzać, jak... No dobra, no. Elegancko. Kurczę, fajnie być wzrostu Auto Mariana. Wszędzie się mieszczę. Nie, no jestem pod wrażeniem ilości miejsca. Jak na kabriolecik jest całkiem spoko. Jedyną wadą jest to, że ta kanapa jest po prostu dosyć wąska. I dlatego tutaj dwie osoby, powiedzmy, no będą jechały przytulone. Ale z tyłu, jakbyśmy przewodzili dziewczyny, albo sami usiedli tu z dziewczyną, to jakby ma to tylko zalety. Dobra, otwieram po raz ostatni, idziemy do bagażnika. Germany, germany, germany. Ziup. Wysiadanie też bardzo wygodne, przynajmniej z otwartym dachem. No i bagażniczek. Bagażniczek to jest takie prawie pozytywne zaskoczenie. Prawie dlatego, że jak na auto typu Cabrio mamy sporą przestrzeń, to jest jakieś 300 litrów. Natomiast jesteśmy ograniczeni ze względu na cały mechanizm składania dachu nieco wysokością tego bagażnika. Jest on dosyć głęboki, ale no, nie zapakujemy tutaj na pewno większych walizek, ale dla dwóch osób, powiedzmy, na jakiś weekendowy wypad spokojnie wystarczy. Jakby brali mało ciuchów i mało alkoholu, przepraszam, jedzenia. Ten egzemplarz akurat nie ma oryginalnej podłogi bagażnika, więc nie mogę Wam tutaj tego zaprezentować. On ma jakieś dołożone ustrojstwa, jakieś wzmacniacze, profesjonalnie zabudowany sprzęt audio. Natomiast tą podłogę, z tego co wiem od właściciela, można podnieść. No można, tylko ciężka jak cholera.
z litego drewna. Pod spodem jest miejsce na koło zapasowe, tylko koła tutaj nie ma, ponieważ kable przeszkadzają, żeby je tam włożyć. Podobno jeden z nich trzeba przedłużyć. I mamy coś, czego się nie spodziewałem w kabriolecie, mianowicie hak. Hak, oryginalny hak, nawet z logiem Audi dokładany do kabrioletu. Tu nawet jest taka wlepka, że możemy ten hak zamocować i maksymalnie tutaj co? 80 kg na niego założyć, czyli możemy sobie założyć nawet rowery na hak i jechać na weekendowy wypad, albo możemy założyć sobie przyczepę, jeśli brakuje nam miejsca w bagażniku. No w sumie ma to sens. Boże, ten hak włożę tu z powrotem. Bo cały bagażnik jest wykończony bardzo solidną, przyjemną w dotyku wykładziną w stylu Audi i w stylu Audi klasy premium. Zarówno jego wnętrze, jak i klapa bagażnika jest w ten sam sposób wykończona. Mamy tutaj również taką półeczkę z siatką, powiedzmy, na jakieś pierdoły i gniazdo na 12 V. Nie, zawiasy, jak to w Audi, nie wnikają do przestrzeni bagażowej, tylko ładnie tutaj nam się wszystko składa. No i właściwie tyle. Na dojazdy do pracy jakby ten bagażnik się broni, bo dojeżdżając codziennie do pracy, no to co my potrzebujemy wziąć? Parę kanapek i to tyle, ewentualnie laptopa. No, to wszystko właściwie z grubsza opowiedziałem o tym samochodzie. Oczywiście nie pozostaje nam nic innego jak pojechać. Windshota sobie jeszcze zamontuję, bo mam i mogę. Auto ma specjalne otwory w boczkach, tutaj w tylnej części. No, te windshoty są różne, dedykowane do tego modelu. Tu się wkłada, tu... Cyk! No, windshot to jest niezbędna rzecz w kabrio, wierzcie mi. Pokażę wam podczas jazdy. Pierwszym takim dziwacznym wrażeniem jest to, że strasznie dużo tutaj słychać w środku, z opuszczonym dachem w sensie. To znaczy, jak przejeżdżamy po jakichś, nie wiem, patyczkach, kamyczkach, szyszkach, no ja tu po lesie śmigam, dźwięki, na przykład jak przejeżdżamy gałązkę i taki dźwięk trzaski jakiś wydobywający się spod kół, na początku mogą nas trochę denerwować, mnie to trochę rozpraszało, myślałem, że coś się dzieje z samochodem, ale tak po prostu jest, że to się wszędzie niesie. Przy większych prędkościach, dzięki temu wiatrołapowi, w miarę, powiedzmy, nie wieje tutaj, nie jest cicho wcale, ale nie wieje. Natomiast jak go złożę, bo mogę, o, to od razu zaczyna mi moją czuprynkę rozwiewać. Wspaniałe uczucie. Tylko lakier bym musiał mieć ze sobą, bo potem będę taki niepoukładany. Pomimo tego, że silnik jest umieszczony trochę nie tam, gdzie trzeba i ten rozkład mas nie jest doskonały, no to jednak dużą zaletą A4 jest oczywiście jakość jej prowadzenia. Jakość, która jest charakterystyczna dla tej marki. Taki komfort połączony z nutką sportu. Układ kierowniczy nie jest jakoś super precyzyjny, ale kierownicą kręci się naprawdę bardzo przyjemnie. Jest właściwy opór na tej kierownicy, dzięki czemu mamy też właściwe czucie drogi tak naprawdę. Reakcja jest nieco spóźniona, ale doskonale wiemy, w którym ten kierunku samochód jedzie i wiemy, że dobrze to kontrolujemy. Również wykonywanie gwałtownych manewrów, jakiegoś nagłego skrętu nie sprawia dużego problemu. Auto reaguje poprawnie, no i podąża za kierunkiem jazdy, który wymyślił sobie kierowca. Zestrojenie zawieszenia jest z kategorii tych sztywnych, ale znowuż jest ono tak fajnie tutaj zrobione, że pomimo tego, że czujemy, że auto wybiera sztywno nierówności, to komfortu mimo wszystko też nie brakuje. Nie wiem, jak oni to zrobili. Dzięki temu też, że mamy ten wielowahacz, auto no, prowadzi się naprawdę bardzo pewnie, niezależnie od prędkości. Bardzo podoba mi się też praca dźwigni zmiany biegów. Skok lewarka jest bardzo króciutki i bardzo precyzyjny. Możemy doskonale, bez żadnych pomyłki, wybierać sobie pomiędzy wszystkimi 6 biegami i obsługuje się to naprawdę w bajeczny sposób. Widoczność w samochodzie, szczególnie przy otwartym dachu, jest wzorowa. Nawet pomimo szerokiego słupka A, który musi być tak szeroki ze względu na wzmacnianą konstrukcję, to wszystko wszędzie doskonale widać.
I to jest jedna z głównych zalet tego samochodu i jedna z głównych zalet posiadania kabrioletu. Ciach! Done! Troszkę ciszej. Z oczywistych względów zmienia nam się nie tylko akustyka, zmienia nam się poziom naświetlenia wnętrza, bo dach od wewnątrz też jest ciemny, zmienia nam się również widoczność, szczególnie do tyłu. Znaczy zmienia, w sensie spada do zera, bo tak to jest już w kabrioletach, że tam jest bardzo mała szybka, bardzo dużo materiału i właściwie do tyłu nic nie widać. Chyba Fronterę zamienię na Isuzu Rodeo, bo Isuzu Rodeo występowały w wersji Cabrio. A, wiatrołap. Przyznam się szczerze, że nie mam osobiście dużego doświadczenia z kabrioletami. To znaczy, jeździłem kilkoma, może sam nie byłem posiadaczem takiego auta, więc ciężko mi jest go porównywać do czegokolwiek innego. Mogę wam powiedzieć tylko tyle, że za A4 Cabrio, niezależnie w zasadzie od wydania B6 czy B7, zapłacimy od 15 do powiedzmy 40 tysięcy złotych. Mniejsze znaczenie w tym wypadku będzie miał rocznik auta czy generacja, większe natomiast stan zachowania czy jednostka napędowa, która będzie pod maską lub poziom jego wyposażenia. Oczywiście najdroższe będą wydania quattro z mocniejszymi silnikami, te tańsze to będą jakieś wysłużone diesle, powiedzmy, czy 1.8 turbo, które, no powiedzmy, wymaga dopieszczenia. Pomijam tu oczywiście wydanie S4, bo to jest osobna bajka, to nie jest tak naprawdę zwykła A4. Natomiast na tle konkurencji to nie ma specjalnych różnic. Jeśli chcielibyście wziąć pod uwagę podobny segment pojazdu, podobną klasę, czyli zamykamy się w obrębie klasy premium, no to za Saba 9.3, który jest również dostępny z dieslem, całkiem niezłym zresztą, trzeba zapłacić podobne pieniądze, jeśli mówimy o rocznikach mniej więcej takich samych jak A4 B7. Za BMW również mniej więcej trzeba położyć tą samą kwotę pieniędzy. Też mamy tam na przykład 2-litrowego i chyba nawet 3-litrowego diesla. Mercedesy też kosztują podobnie i też już mają diesle pod maską. Wydaje się, że w tym segmencie, w tym przedziale cenowym i w tych latach produkcji wybór samochodu staje się po prostu kwestią gustu i tyle, i kwestią osobistych zamiłowań do marki. Ja tak naprawdę skłaniałbym się w kierunku szwedzkiej motoryzacji, jeśli chodzi o kabriolety, bo jakoś zawsze Saby mnie kręciły. Co zatem jednak przemawia za wyborem A4 moim zdaniem? No to przede wszystkim jego wnętrze, jego wygląd, jakość wykonania tego wnętrza oraz poziom jego wyposażenia. Drugą rzeczą jest taka ogólna solidność budowy tego samochodu. Auto świetnie opiera się upływowi czasu oraz przerastającemu przebiegowi na liczniku. Stonowany wygląd, nieco mniej wieśniacki niż w przypadku BMW i Mercedesa, co na pewno będzie zaletą dla wielu osób. No i ostatnią rzeczą, ale to jest charakterystyczne dla większości kabrioletów tego segmentu, to, że zasadnie będzie trzymał cały czas cenę. A może nawet w przyszłości te najbardziej zadbane egzemplarze będą drożały, tak jak to się stało z 80 Cabrio, czyli Audi B4 Cabrio. Właściciel tego pojazdu właśnie szukał B4 Cabrio i po długich, wielomiesięcznych poszukiwaniach i oglądaniach i oglądaniu wielu zużytych egzemplarzy, za te same pieniądze znalazł właśnie B7. No nieco lepiej, młodziej, bardziej komfortowo, już mamy klimkę i grzane dupki i takie inne wypasy, a wciąż jest to Audi kabriolet i wciąż ma grube dupsko. To wszystko w tym odcinku. Kwalifikuje oczywiście auto do modern ery. Nie będzie osobnej listy dla kabrioletów, przynajmniej na razie. Chociaż jeszcze kilka z nich planuję wam pokazać na tym kanale. Jeśli widzicie mnie po raz pierwszy, a nawet jeśli nie po raz pierwszy, a jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zróbcie to. Nic to nie kosztuje, a dla mnie to wiele znaczy. Jeśli macie ochotę, możecie oczywiście skomentować ten materiał w merytoryczny sposób. Nie czepiajcie się tym razem krótkich spodenek. Dzisiaj było prawie 30 stopni, no nie będę się tutaj gotował. Oczywiście możecie lajkować ten materiał też, no i zapraszam do oglądania innych serii typu 500+, czy tej głównej playlisty o autach z lat 90. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Dobra. Się stąd wychodzi teraz.